Witajcie, moi drodzy. Jak zapewne widzicie, mamy dwa zadania, ale dzisiaj nie o tym. Bo po pierwsze, 10 pakietów kart dla was zebrałem. Jej. W tym 3 zwykłe i 3 z po prostu korony lodowego tronu. Nie? Wróć. I dzisiaj chcę wam pokazać karcianą bójkę. Ogólnie to najbardziej OP postacie, jeżeli ma się najbardziej OP postacią, jest mag. Ale jeżeli ma się po prostu dobre rozgranie, czytaj, dostanie się Ragnarosa, to czarnoksiężnik jest najpotężniejszy. Reszta to jest pytki. No, może jeszcze paladyn. Ale u niego to wygląda w ten sposób, że musisz mieć 4 jeźdźców apokalipsy, żeby zniszczyć przeciwnika. I jeden jeździ to jest karta 2-2. Okej. No, to zaczynamy karcianą bójkę. O, idealnie. O, jeszcze co można wspomnieć, to właśnie taki paladyn dostaje na początek broń 5-3. Jeszcze kradzież życia. Ale on ma atak 3 na tym i też kradzież życia. Więc wiecie. Dobra, rzućmy tego. Takiego żuczka takiego. W sumie jeszcze nigdy go nie grałem. O, i o tym mówiłem. 4 jeźdźców apokalipsy. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że facet marnuje swoją broń. Jeszcze tą dwójkę. Dobra, czyli on więcej takich nie ma. Jeszcze sobie tego. Za 2 nic nie mam. Najrozsądniejszy. W sumie nie. Ciekawe. O, ja o tym mówiłem. O nie, to jest ten. To jest najgorszy stronnik, który w ogóle może być. Istnieć. Blokuje wszystkim tą możliwość używania tego ataku specjalnego. Czytaj.
tego. Skbany. Skbany. Dobra. Myślę, że rozegrałem to dobrze. To znaczy, kluczowe w tym starciu jest zniszczyć tego. Dobra. I on przez dwie gule 2 na 2. Ja tego zabiję. I przyzwę stronnika z kradzieżą życia. I w tym momencie, i o ile się nie mylę, to to jest jedyna broń, którą paladyn może być. Mieć. Którą może być. Boże. XD. No i w tym momencie nie ma żadnego stronnika potężniejszego. No i potężnego. Dobiera karty. Co ważne, widać, że facet wie, co robi. I tak. A raczej na tak nic, to i tak muszę się teraz. Jeśli to tura, a co mi tam? Raz kozie śmierć. No i co to było? Dobra. Ostrze mrozu. To jest złe. Może to sobie na chwilę zatrzymam. I kradzież życia. Mi się teraz przyda. Co jest ważne w tym, jak się skończy. Co jest? No ale wracając. To jest jeździec? To jest na pewno jeździec. Cofnij.
Czuję sobie tego. I co teraz on zrobi? On ma... Wow. To jest zły stron. Dobra, nieważne. A jednak ważne. Dobra, i co jest ważne? Trzeba tego zniszczyć. Ją? Jego. Nieważne. O, rzesz. Czy pierwsze co? Ciebie. Ciebie. O, jest tutaj. W ten sposób pozbyłem się jednego stronnika, to jest... Ale to już jest przegrane dla mnie. Trochę ten odcinek będzie dłuższy, szczerze mówiąc. Bo po pierwsze, jak mówiłem, to trzeba... Czarnoksiężnik jest potężny, o ile ma się dobre rozdanie. Jeszcze raz zagram sobie Gul'danem. Głównie tu chodzi o zdobycie właśnie tego Ragnarosa. Znowu on? Jezus. A? Tych dwóch sobie usunę. Ładnie. No i czekamy teraz na przeciwnika ruchy. Moja tura, tak. O, to jest zarąbisty stronnik. Mówię wam. Go należy sobie zostawić. Ile do, plus 2 do czego? Do zdrowia. To go trzeba zostawić, jak mówiłem, na naprawdę specjalną okazję. Rodziny tron wzywa. Właśnie! A teraz trochę za głośno. Dobra, myślę, że tak będzie ok. Ok. Tura przeciwnika, nikt nic jeszcze nie zrobił. Nie ma dla nas odpoczynku. To ja już wam skołowałem odpoczynek. Ty, nawet ciekawy design. Tylko głupiec sprzeciwia się królowi Liszowi. Nie ma dla nas odpoczynku. Przeznaczenie prowadzi mnie mroczną ścieżką. To ty co robisz? Mroźny tron wzywa. Hmm.
Okej. A to były już zagrania głupie. Grupie, tak, głupie. Azeroth zostanie obrony. Wkrótce nadejdzie koniec. No ale twoja egzystencja. O, skubany, przemyślał to. No ale moje ruchy też nie są nieprzemyślane. To i tak, szczerze mówiąc, to też jest powód, dla którego wyłączamy na Hearthstone w ogóle wszędzie, gdzie się da muzykę. Choć powiem szczerze, to od Blizzarda to jest nawet fajne. Ale... I atakujesz. Mówię wam. Coś ty dajesz. Teraz on niszczy swój toporek. Zgadza się. Niszcząc moje wszystkie jednostki. Czy coś zrobi? Zaskocz mnie! Mówię, zaskocz mnie. Ostrze mrozu wzywa. Ostrze mrozu jest głodne. Albo inny taki tekst po prostu, który wniknął do podkultury. Trzymać szyk! Nie widać końca mojego cierpienia. To jeszcze raz. Trzymać krzyk! Trzeba bronić Bestikono! A to kto? Taka nagle twój. Bohater zostanie... Kto śmie mnie przyzywać? Co to dla... Za mojego pana! Gotowe! Pawita! To nawet nie było takie bezsensowne. Ale wykminił! Gratuluję. O, w ogóle to jest twarz tego update'a. Bum! 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 Tego się nie spodziewałeś, haha! To i tak nadal nie mam... Już jest która? 8 tura, a ja nadal nie mam swojego... Swojego czego? No... Swojej karty. Nie wiem.
To zaczyna się robić niebezpieczne. Patrząc sobie na statystyki. On ma dwóch rycerzy śmierci. O, Jezus. Mogłem rzucić wszystkie karty na stół tylko. Ja żądam mojego Ragnarosa. O, jeszcze no, o ile oglądaliście ostatni sezon. Dobra, poddaję się. Ale teraz pokażę wam maga. Bo to jest dopiero... Mówię wam. A ja mam beznadziejne rozdanie. Śmierdząca ryba, gotowa ryba. Dobra. Zaraz wam wyjaśnię. Rzut monetą. Ta dżungla skrywa wiele sekretów. W ogóle to jest jakiś absurd. Mi nigdy ona się nie trafia. Aż do teraz. Ha!
gotowe. Pierwszy raz zobaczę, jak się nią gra. I to jeszcze jak ma się ją dwa razy w talii. No najrozsądniejsze, co on mógł zrobić. Jak mówię, najrozsądniejsze, co on mógł zrobić. Wow. I na tym właśnie polega jego... Właśnie na tym polega gra magiem ogólnie. Zniszczyć stronnika, który ma jeden, zostanie mu jeden życia. I przywoła i zamiast i z jego trup i z jego szczątków przywołać sobie takiego. No. Wrót do tego oni mają kratę życia. O. Dobra, i pokażę wam, jak to się teraz... Biorę tego, atakuję nim tego, biorę to. No i o tym mówiłem. Wow, i nawet jakieś zadanie przez przypadek zrobiłem. Dobra. A teraz... Nie, to nie moja kolekcja, nie! No oczywiście, kurde! Tutaj! Otwieramy. O. Takie gotowe. Zobaczmy tu. O, to jest fajny stronnik. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To jest boskie. Po prostu chylę czoła przed tą kartą. Tak, cóż. Wszystko słyszycie. Słabe. Żadna karta.
Aha. Tak jest sobie. Wow. O, fajnie. Ale epickie! Tytułem. No i teraz te. Złota, zwykła karta. Nie. Chodź nawet cofnąć się przyjezdnego stronnika do ręki. Nawet okej. Ja osobiście czekam, aż mi się wylosuje Leroy Jenkins. Epicka karta. O. Znowu on. O, to jest fajna karta, moi drodzy. On jest po pierwsze ukryty, po drugie daje twoim stronnikom plus jeden do zdrowia. Jeden mu naturę, ale... Jeżeli nie masz jakiejś obszarówki, to nie masz nawet co się trudzić o jego atakowanie. I ostatnie karty. Dobra, szaman. O, toporek. I szaman. Zabierz stronnika i zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi obok niego. No mówiłem, to jest jedyny. To jest też taki sposób, by zniszczyć tamtego poprzedniego, którego dostałem. O, to. Tego mogę zrecyklingować. Tą mogę też bodajże zrecyklingować, bo to będzie już moja trzecia taka tego typu karta. To jest fajne. Te fajne. Epicka karta. Nie czuję jej. Jeszcze moja kolekcja. Przejrzeć sobie tu. Unstoppable! Moc czaruj. Dobra. Okej. Okay. Ja sobie to jeszcze przyjrzymy to. Jarski gorzelnik. Dobra, to moja jedyna karta, to okej. Okay. Tego typu to może zostać na chwilę obecną.
niepotrzebne nadmiarowe karty odczarowywujcie. Wasze te złote. Złote to w ogóle można odczarować, jeżeli nie ma się tego typu zwykłej. Nieprawidłowość. I czemu sobie zostawiam tylko dwa? Ogólnie ze wszystkich, bo tylko dwie mogą do deku wejść. Dobra, ale od początku. O, tego nie da się odczarować. Następnie tu wszystko prawidłowo. Zryw zwykły mam. I tego już nie wolno mi. Dalej, mag. I tutaj mogą być jaja. Raczej nic nie pominąłem, a jeżeli nawet, to możecie mi napisać. Oczywiście. No i to jest fajna karta. W ogóle co jest też fajne, niektóre te karty są animowane. Tego dzisiaj używaliśmy, to nie. Wolałem sobie zostawić. No i wszystko. Bo co ja bym chciał? Ja będę... że Leroy. Chwila. L i R o y. A Jenkins. Wiecie chyba, o kogo mi chodzi. Czekajcie, szybko zobaczę na telefonie, co ja się będę na telefonie. Mam. To jest karta, którą chciałbym dostać. Którą od teraz będę zbierał.
I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę wam miłego dnia. Cześć, do widzenia, pa, pa.